jeśli chodzi o, właśnie o Kamalę. I to na jednym z wieców, gdy ktoś tam krzyknął Chrystus Panem, no to przerwała swoją wypowiedź i powiedziała, że chyba człowieku trafiłeś nie na ten wiec, na który powinieneś trafić. Nigdzie tego nie pokazywali w telewizjach, przynajmniej w polskich naszych nie pokazywali, w amerykańskich też na pewno nie, że na przykład w Georgii Trump zaczyna wiec od Ojcze Nasz. Dzień dobry Państwu, Marcin Truk, Niezależny Lublin. Kłaniam się i witam w kolejnej odsłonie naszych spotkań z historią. Dzisiaj, Szanowni Państwo, poświęcimy swoją uwagę, skoro były parę dni temu już wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie wybrano prezydenta Trumpa jako kolejnego prezydenta pełniącego swój urząd, to pochylimy się nad naszymi historycznymi związkami Polski i Stanów Zjednoczonych. Bo okazuje się, że te związki to nie jest tylko ostatnie, powiedzmy, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, ale o wiele głębsza historia, o wiele ciekawsze wynikają z tego konotacje historyczne, niż można by było przypuszczać. O tym wszystkim powie nam zaproszona do studia pani doktor Ewa Kurek, którą witam serdecznie. Dzień dobry pani doktor. Witam Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze. Pani doktor, ja pozwoliłem sobie dokonać takiego zagajenia, ponieważ swego czasu zapoznawając się z historią Stanów Zjednoczonych, z historią Rzeczypospolitej, odkrywałem z niejakim zdumieniem, że nasze związki są naprawdę bardzo ciekawe i kto wie, czy nie dzięki Polakom właśnie Stany Zjednoczone są takim krajem, jakim są dzisiaj. Ale o tym chciałbym, żeby pani już osobiście powiedziała, bo ja jestem tylko zwykłym dziennikarzem, któremu nie każdy chce wierzyć, bo media kłamią. W związku z tym odwołuję się do pani profesjonalizmu i do pani wiedzy merytorycznej, pani doktor. Oprócz pomniejszych wątków i pomniejszego różnych związków Polaków z Ameryką od najwcześniejszych lat istnienia Stanów Zjednoczonych, czy jeszcze wcześniej, no to są dwie postaci, proszę Państwa, gdzie w Ameryce są czczone absolutnie. To jest oczywiście Kościuszko i Pułaski, którzy, bez których być może nie udałoby się zwyciężyć Amerykanom i zbudować swojego państwa. No i trzeba powiedzieć tak, że najbardziej, jeśli patrzeć w kategoriach relacji Polski i Ameryki, to za ten wkład Polaków w budowę państwa Stanów Zjednoczonych odpłacił nam prezydent Woodrow Wilson, który w 18 roku, 8 stycznia, sformułował 14 punktów, 14 warunków zakończenia I wojny światowej i w punkcie 13 napisał, że należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym. Także, proszę Państwa, gdyby nie prezydent Stanów Zjednoczonych 100 lat temu, ponad 100 lat temu, nie wiadomo, czy Polska odrodziłaby się w formie państwowej takiej, jak to nastąpiło, bo propozycje oczywiście Francuzów, Niemców, Anglików były, że no jakąś autonomię, jakieś coś polskiego ma tam być, województwo, jakiś land, a tylko prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że ma powstać niepodległe państwo z dostępem do morza. Ten dostęp do morza to powstała później Gdynia w tym miejscu obecnie do dziś istniejąca, no bo powstało wolne miasto Gdańsk. Także tu rzeczywiście Amerykanie, trzeba też powiedzieć, że i pamiętać w kontekście Ameryki, które szczególnie przez lewicę czy państwa związane z Niemcami
wygaduje na Amerykanów różne rzeczy. Po prostu trzeba pamiętać, że Ameryka to jest kraj, który w XX wieku zakończył i pierwszą wojnę światową, i drugą, którą wywołały Niemcy. Bo tak jak Państwu przeczytałam, zakończenie pierwszej wojny przez Woodrowa Wilsona i druga wojna też w końcu po prostu Amerykanie, dopiero wtedy jak Amerykanie rzucili do Europy swoje wojsko, to zakończyła się i druga wojna światowa. Więc to, że szczególnie w Polsce politycy związani z, trudno powiedzieć, no z partią niemiecką, której przewodzi Tusk, wygadują na Amerykę i to są to zwykłe kompleksy. Wracając do tego zakończenia pierwszej wojny światowej, to nie tylko ten ósmy punkt Woodrowa Wilsona, trzynasty, przepraszam, punkt, ale po zakończeniu wojny przeogromna pomoc po Amerykanów w budowaniu państwa polskiego, nawet w takim formie materialnej. W 19 bodajże roku albo na początku 20 w Gdańsku zajętym przez Niemców po prostu wytargowali Amerykanie, że tam będzie możliwość, żeby Amerykanie przysyłali statki. Odpowiedzialny za to był Mieczysław Jałowiecki. Polecam zresztą Państwu wspomnienia, które opisuje te wszystkie rzeczy. Mieczysław Jałowiecki, który czuł się Polakiem, był Polakiem, skoligaconym zresztą z carską rodziną, z różnymi, i również z Piłsudskim. W jego wspomnieniach można przeczytać, ile statków non-stop odbierał statki ze wszystkim. Jak się okazało, że nie ma jak przewieźć tych rzeczy z Gdańska do Warszawy, to Amerykanie przysłali nawet tory i zbudowano po prostu kolej, żeby to wszystko mogło pójść do centralnej Polski. Jak to potem ważne było w czasie wojny bolszewickiej, nie trzeba oczywiście nikomu tłumaczyć. I teraz mamy, proszę Państwa, sytuację taką, że wygrywa w Ameryce Trump. Za chwilę powiem, co się stało, bo dla mnie samej to też jest szok. Ale mamy w Polsce rządy Tuska po prostu. Rządy kundli, to nie boję się to powiedzieć. Tusk, który po prostu o Trumpie, to pamiętamy wszyscy, jak Trump był pierwszą kadencję prezydentem i w jakiejś sytuacji spotkali się obaj i Tusk idzie za Trumpem i przykłada mu dwa palce do pleców, no gest, czyli po prostu strzelania do niego. A potem zamieścił jeszcze to zdjęcie idiota w swoich wspomnieniach. Także no, mam nadzieję tylko, że Trump nie patrzy na Polskę i na Polaków, prezydent przyszły Stanów Zjednoczonych po raz drugi, nie patrzy na Polskę i na Polaków przez po prostu pryzmat obecnie rządzących po prostu kundelków i durniów, bo po prostu to się w głowie nie mieści. Tusk wygaduje, niedawno wygadywał znowu, że Donald Trump, świeżo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych, to od 30 lat po prostu jest szpiegiem moskiewskim. Panie Tusku, trochę pan puknie w głowę po prostu, co pan wygadał. Jaki sens takiego gadania, ględzenia? Po prostu zupełnie niezrozumiały. I do tej kompanii po prostu kundelków polskich doliczyć trzeba po prostu Sikorskiego, który wygadywał i wygaduje różne bzdury na temat Ameryki i na temat prezydenta Trumpa, i jego żona, amerykańska Żydówka, która wypisuje też niestworzone rzeczy po prostu na temat Donalda Trumpa.
I towarzyszy temu wszystkiemu jeszcze Klich, którego Sikorski postanowił zrobić ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Ten Klich też, nie wiem kto to jest Klich, jakiś idiota kolejny. Sikorski wyznaczył go na ambasadora, ale prezydent się na to nie zgadza. Nie wiem jak będą wyglądały stosunki w Białym Domu, bo przecież Sikorski, pamiętacie państwo, zasłynął jak zostały wysadzone Nord Stream 1, Nord Stream 2, powiedział thank you Ameryka, że to Amerykanie zrobili. No, przy stole w podsłuchanych rozmowach u sobie i przyjaciół, no przecież to co wygadywał o Amerykanach, no nie będę państwu powtarzać, bo to jest tak wulgarne po prostu, że no jak się popatrzy na ten rząd naszego Tuska, to po prostu kundle, po prostu wstyd, że reprezentują państwo polskie. I teraz jeśli spojrzymy znowu na Amerykę i na Europę, proszę państwa, to trzeba powiedzieć, i na Trumpa, no to trzeba powiedzieć, że dopóki prezydentem był Trump, po prostu zablokował budowę Nord Stream 1, Nord Stream 2. I jak wygrał za prezydentury Bidena, co Biden zrobił? Pierwsze odblokował. Co się potem stało, no to proszę państwa wiemy. I teraz właściwie tak, Tusk nasz gra w drużynie Niemców, bo no jest po prostu Niemcem, jak sam mówi, bo polskość to nienormalność dla niego. I jak popatrzymy na to, co się dzieje od zakończenia II wojny światowej do dziś, no to jest po prostu, Niemcy robią wszystko, żeby wypchnąć Amerykę, żeby Stany Zjednoczone wypchnąć z Europy. No a dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, zapominamy o tym, że od 1945 roku Amerykanie trzymają w Ramstein w Niemczech po prostu amerykańskie wojsko i tym trzymają Niemcy za twarz po prostu. No a Niemcy, którzy od tysiąca lat po prostu zaczynają wojny i podboje i niekończące się, bo tylko w tych germańskich głowach jedno siedzi, jak podbić innych i zagarnąć ziemię. Zresztą u Rosjan dokładnie to samo. Także to marzenie Niemców jest niezmienne od końca II wojny światowej. No i pewnie liczyli w tych wyborach. No ja osobiście się bardzo tego bałam, że wygra ta Kamala Harris, która pewnie w ogóle nie wie, gdzie leżą Niemcy, gdzie leży Polska, bo ona tylko zna się na aborcji i na różnych takich rzeczach. Także dzięki Ci, Panie Boże, że wygrał Donald Trump, bo po prostu Trump nie da się wypchnąć z Europy i tyle. Jak to było w sondażach? Sondaże dawały właściwie równe szanse, a większe szanse nawet Kamali Harris. Rzeczywistość po prostu pokazała zupełnie co innego i Trump wygrał ten wyścig bardzo zdecydowanie i właściwie to może to być zagadką, dlaczego aż tak, co się stało. Moim zdaniem po prostu Amerykanie się trochę przebudzili i dzięki Ci Panie Boże, że tak się stało, ale stało się też coś, co właściwie o czym media ani amerykańskie, ani żadne nie mówią, ale i milczą o różnych takich zjawiskach. Pisze o tym Wojciech Cejrowski w korespondencji ze Stanów Zjednoczonych i odsłania taką Amerykę, której my nie widzimy. Znaczy ja jeżdżę do Stanów Zjednoczonych od pół wieku, bywałam bardzo często i absolutnie to jest ta Ameryka, której świat nie zna. Bo świat zna Nowy Jork, Waszyngton, San Francisco, które właśnie podobno byłam dwa razy w San Francisco i po prostu nie chcę już być, bo podobno ta Kamala Harris doprowadziła to piękne miasto do kompletnej ruiny.
No i jednocześnie nigdy się, czy prawie nigdy nie mówi się o religijności Amerykanów. To, co ja obserwowałam na przestrzeni tego pół wieku. Polska jest krajem religijnym, ale Ameryka też. To jest prowincja, to są mniejsze miasteczka, ale też Nowy Jork, bo na przykład byłam, nie wiem, 8-10 lat temu zaproszona na paradę Pułaskiego, tam na tej trybunie stałam, a przed trybuną, przed rozpoczęciem parady Pułaskiego zawsze jest msza w katedrze świętego Patryka przeogromnej. Msza polska, ale odprawiana częściowo po łacinie, po angielsku. I to może już, nie wiem, zawsze powtarzam, że to doświadczenie wspólnoty chrześcijaństwa było nieprawdopodobne, bo byli ludzie nie tylko Polacy, byli ludzie o czarnej skórze, o skośnych oczach z całego świata, jak przyszło do Pater Noster, czyli Ojcze Nasz, odprawianej, mówionej po łacinie, każdy mówił w swoim języku. Także to zupełnie, zupełnie nieprawdopodobne doświadczenie. No i kościoły w małych miasteczkach, w większych miastach są pełne, proszę Państwa, to nie jest tak. O tym się nie mówi, tego się nie pokazuje i spotykany, ja jeździłam po Stanach samochodem, przejeździłam właściwie prawie całą Amerykę. I jak w niedzielę, bardzo często w małych miasteczkach, pamiętam takie sytuacje, że ludzie wychodzą z kościoła i idą do restauracji. I często, bardzo często to są rodziny, które mają pięcioro, siedmioro dzieci. Inaczej niż Nowy Jork, powtarzam, Waszyngton czy Tampa na Florydzie, czy nawet San Francisco. I moim zdaniem w tych wyborach po prostu główną rolę odegrali właśnie ludzie, Amerykanie po prostu, którzy mają dość rządów demokratów, rządów lewackich i takie zdecydowane nie Amerykanów. I dlatego Trump, uważam, wygrał, dlatego że postawił, mówił najwięcej o gospodarce i o migrantach. Migrantach byłam raz w El Paso i dzień czy dwa spędziłam w Meksyku i wtedy to była szczelna granica. Zresztą mieszkał też profesor Zbyszek Kruszewski. Wtedy byłam na takiej konferencji organizowanej przez niego, który, bo to ciekawostka, w latach 70., 80. Polacy też nielegalnie przedostawali się do Ameryki właśnie przez Meksyk. I on, trzeba było tłumaczyć, bo jak złapali na granicy Polaka, który nie znał angielskiego, no to się nie można było z nim dogadać. Także Zbyszek Kruszewski, powstanie zresztą warszawski, zgłosił się na policję, że jak złapią Polaka, to on przyjdzie, będzie tłumaczył. No i on opowiadał prześmieszne historie z tymi Polakami, którzy jechali przez całą Europę, potem Meksyk, potem na piechotę. I skala, ta granica jeszcze, jak ja byłam właśnie tam, to chyba było 12-13 lat temu, była szczelna. Nikt się nie przedostał z południa. A co zrobił Biden z Harris? Otworzyli tę granicę i wpuścili 2 miliony migrantów do Ameryki. Czyli Teksas, południowe Stany, ale podobno ci migranci docierają i do Chicago i zalewają całą Amerykę. Więc Trump, uważam, że wygrał, mówiąc, że on uszczelni granicę południową. No to taka sytuacja, jak i u nas w Polsce. Nam Ruscy i Białorusini próbowali zalać Polskę. A demokraci z Kamalą Harris i z tym Bidenem pozwolili, żeby 2 miliony ludzi, słusznie Trump mówi, że to są, że ci ludzie przyjeżdżają nie do pracy, ale znaczny ich procent to jest mafia, to są bandyci i tyle. A Ameryka, jak każdy kraj, po prostu potrzebuje spokoju. No i teraz w tych wyborach
o czym światowe media i amerykańskie milczą, odegrali chrześcijanie. Ten wątek chrześcijański jest bardzo, bardzo wyraźny. I na przykład kardynał Burke z San Luis, czy Biurk, jeśli się tak przeczyta, ale czytając kardynał San Luis, kardynał, który chyba bodaj w 1992-1993 roku był mianowany przez naszego Jana Pawła II, po prostu w tej chwili jest w opozycji do papieża Franciszka. Kardynał San Luis w marcu tego roku w intencji czekających Stany Zjednoczone wyborów ogłosił w Ameryce 9-miesięczną nowennę do Matki Boskiej z Guadalupe o ratowanie Ameryki i świata do codziennego odmawiania w domu. Bo my Polacy, powtarzam, jesteśmy chrześcijanami, katolikami, ale tak podchodzimy do tej religii, raz pójdę do kościoła, raz nie pójdę, to nie ma. U Amerykanów, ja to obserwowałam naprawdę, to jest pójście do kościoła, czy do, nie wszystko jedno, czy katolickiego, czy do protestanckiego, jest bardzo, nie to, że rygorystyczne, tylko takie obowiązkowe i nie trzeba przypominać, że jest niedziela, jest święto, te świątynie się zapełniają, żydowskie zresztą również, także Ameryka jest po prostu krajem ludzi wierzących. No więc mamy tę nowennę do Matki Boskiej z Guadalupe od 9 miesięcy. I też tego media nigdy nie pokazują. Ja widziałam w Ameryce może raz czy dwa, ale po prostu przez Nowy Jork niedawno przeszła po prostu procesja z monstrancją o po prostu o pokój na świecie. No właśnie, a media amerykańskie i całego świata, no cały świat to może nie wie, że w Nowym Jorku są procesje na ulicach, ale media amerykańskie tego nie pokazują, bo przecież dla lewaków procesja to wstyd. Czyli media milczą i tylko przemawiały do nas w ostatnim czasie po prostu te sondaże, które po prostu kreowały lewactwo i poparcie dla lewactwa, dla demokratów, że demokraci to po prostu lewacy i tyle. No więc ja myślę, że w tych wyborach, proszę Państwa, pokazała się chrześcijańska twarz Ameryki, której też właśnie w mediach nie zobaczymy, z reguł lewicowych czy jakichś takich. I to był taki ciekawy proces, że ta chrześcijańska twarz Ameryki jest po prostu, ma twarz katolików i protestantów. Mimo, że protestanci nie wierzą w Matkę Boską i mają trochę inne, katolicy wierzą, to po prostu Trump sam jest protestantem, ale ma żonę katoliczkę, bo ta żona ze Słowonii pochodzi. No jak tam to wygląda, to trudno powiedzieć. W każdym razie ta Matka Boska w życiu Trumpa, protestanta, jakoś funkcjonuje, zaczęła funkcjonować. 13 lipca, tego dnia, kiedy był zamach na Trumpa, i to właśnie tą legendą cała Ameryka żyje, ten wiec otworzył katolicki ksiądz słowami: módlcie się, bo chcą go zabić. I kilkadziesiąt minut później padły strzały, jak Państwo wiecie, no i Trump cudem ocalał i pierwsze słowa niemalże, jakie powiedział, że ocalenie zawdzięcza tylko Bogu. I zachowanie Trumpa też takie, które nie obiegało świata, to jest to, że na przykład on, protestant, powtarzam, protestanci nie uznają Matki Boskiej,
I skąd on wiedział? 8 września, kiedy u nas w Polsce to się mówi Święto Matki Boskiej Siewnej, ale tak naprawdę to są urodziny Matki Boskiej, składa życzenie urodzinowe Maryi. Skąd to wiedział, że jest to, mimo powtarzam, że jest protestantem, to już tego chyba nie, to on sam byłby w stanie to powiedzieć tylko. No, za tydzień po urodzinach Matki Boskiej jest drugi zamach, też nieudany. I 5 października Trump wrócił do Butler, czyli tego miasta, w którym był pierwszy zamach, i cały tłum zgromadzony odśpiewał po prostu Ave Maria za duszę tego strażaka, który tam zginął. Powtarzam, Ave Maria, która dla protestantów no to jakaś nowa część nieznana, ale jednak wszyscy śpiewali i nikomu to nie przeszkadzało. Potem 15 października taki gest w stronę Polski i w stronę katolików, dlatego że Donald Trump podpisał akt upamiętnienia męczeńskiej śmierci naszego księdza Jerzego Popiełuszki i spotkał się z bratankiem księdza Popiełuszki. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Kamale, to na jednym z wieców, gdy ktoś tam krzyknął Chrystus Panem, no to przerwała swoją wypowiedź i powiedziała, że chyba człowieku trafiłeś nie na ten wiec, na który powinieneś trafić. No i oczywiście też odezwał się Obama, oburzony tym, że na wiecach Trumpa grają Ave Maria. Także to do Polski w ogóle nie docierało, proszę Państwa. Ja tak trochę tu polecam Państwu Cejrowskiego w Ostatnim do Rzeczy. Opisał też te wypadki po prostu. I znowu Trump, nigdzie tego nie pokazywali w telewizjach, przynajmniej w polskich naszych nie pokazywali, w amerykańskich też na pewno nie, że na przykład w Georgii Trump zaczyna wiec od Ojcze Nasz, od zmówienia z całym stadionem Ojcze Nasz. Na to Ojcze Nasz tłum odpowiada Chrystus Królem. No, można to nazwać przebudzeniem Amerykanów, chrześcijan, albo przerwaniem takiej medialnej blokady. Bo tak jak mówię, z mojej znajomości Ameryki, to zawsze traktowałam po prostu Amerykanów jako ludzi wierzących. Nawet w takim powiedzeniu God bless jest bardzo powszechne, niech cię Bóg błogosławi, nawet więcej niż w Polsce używane takie sformułowania chrześcijańskie, bo już nie wnikam, czy protestanckie, czy katolickie, czy tam jakieś inne chrześcijańskie wyznania, ale to jest bardzo popularne i uważam, że po prostu to, że mamy przyszłego prezydenta Ameryki, Donalda Trumpa, to zadecydowały o tym po prostu głosy chrześcijan. No i tak na moje wyczucie to jest takie chrześcijańskie przebudzenie, że już ci demokraci tak Amerykanom dojedli, że no tylko tę drogę widzą, tę drogę z Trumpem i z chrześcijaństwem. I teraz po prostu skąd, jeśli chodzi o lewactwo w Ameryce, to proszę Państwa, oczywiście my w 1945 roku przyszli do Polski Sowieci i nam to lewactwo serwowali na siłę i prawie 50 lat no nie ulegliśmy, bo był taki opór nasz, prawie całego narodu,
i jakoś przetrwaliśmy. Natomiast to lewactwo w Ameryce sączyło się w inny sposób. I to właściwie, trzeba powiedzieć, zawsze jak patrzę na te sytuacje, to Lenin po prostu, jak przegrał wojnę z Polską w 20 roku, no, powiedział, że tym razem się nie udało, ale i tak zdobędziemy ten zgniły Zachód po prostu, bo Zachód sam uplecie sobie sznur, na którym Rosja go powiesi. I to w książce, we wspomnieniach Richarda Pipesa, takiego warszawskiego Żyda, który jako młody chłopak z rodziną udało im się uciec z Polski i przeżyć, został profesorem i był doradcą, specjalistą od spraw Rosji i Wschodu i doradcą prezydentów Stanów Zjednoczonych. I ten Richard Pipes po prostu opisuje, on jako w latach 50. zaczął studiować i w latach 50. opisywał już, jak to lewactwo na uniwersytet najpierw się wkradało do Stanów Zjednoczonych, że jak nie byłeś lewicowy, jak nie tego, to nie miałeś szans pracy, kariery i tak dalej. Czyli lata 50. no to już to ideę Lenina realizował Stalin i przez uniwersytety, przez właśnie takie środowiska zaczynało się szerzyć to, co teraz dociera do Polski od kilku lat. Wszystkie te genderowe, tęczowe flagi, nazewnictwo, zmiana płci, cały ten bałagan dopiero do nas dociera. A w Ameryce już jest od po prostu od 50. lat, czyli 70 lat. I ta lewica amerykańska jest no, przesiąknięta tymi właśnie rzeczami. I powtarzam, Richard Pipes, jeśli ktoś z Państwa chce szerzej, to naprawdę bardzo mądry człowiek i świetnie to opisuje. Myślę, że jedyne co, to ja osobiście się cieszę, że Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo naprawdę bez Ameryki trzeba powiedzieć, że tak jak wspomniałam już, marzenie Niemców wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy. Po co? Po to, żeby po prostu robić deale z ruskimi. A to nie jest tylko tak, że to będzie biznes ropa, a tamto. Zawsze pamiętajmy o tym, proszę Państwa, i o planie aktualnym dalej, który w 1998 roku, czyli 26 lat temu już, ja piszę o tym w mojej książce Rosji rozumem nie pojmiesz. Jak dotarłam do tego, to się włos jeży na głowie. Dugin, opisując sytuację Rosji i plany rosyjskie, pisze wprost, że celem Rosji jest z Niemcami zbudowanie Euroazji, czyli jednego państwa od Władywostoku na wschodzie po Lizbonę. I tym państwem będą rządzić Niemcy z ruskimi. Odwieczne marzenie jednych i drugich. Czyli to jest rok 1998, powtarzam raz jeszcze, 26 lat temu Dugin wyłożył całą po prostu całe plany rosyjskie. Wtedy jeszcze Putin nie był prezydentem i on w tym wywiadzie, jakiego udzielił Dugin, powiedział, że Rosja czeka na swojego Iwana Groźnego, czyli na potwora u władzy. 2 lata później Jelcyna wypchnęli, trafił się potwór Putin, który próbuje realizować swoje plany. Wszystko szło dobrze, bo tak jak mówię, Trump za pierwszych swoich rządów nie pozwolił na Nord Stream 1, Nord Stream 2. Przyszedł Biden, odblokował to wszystko. 4 lata się to próbowało kręcić
I dlatego w tej chwili wybór Trumpa to już nie jest tylko błogosławieństwo dla Polski, ale i dla świata. No w Polsce mamy kłopoty, wracając, póki co mamy rządy tych kundelków tuskowych i po prostu i Sikorskich i jego żony Applebaum, która siedzi w Ameryce i wypisuje bzdury po prostu niewiarygodne. Ale to jest, uważam, ratunek dla świata, dlatego że Trump różne rzeczy wygadują na jego temat. Kto to powiedział? To Tusk powiedział, że on jest 30 lat agentem Putina. Puknij się Tusku w głowę. Ja nie wiem, jak taki głupi człowiek mógł zostać premierem Polski po raz drugi. I co ludzie widzą w tym człowieku. Na pewno trzeba powiedzieć jedno, że jeszcze, jak pamiętam, sceny rozmowy na przykład Donalda Trumpa z Merkel butną. Siedziała przy nim cichutko. I tak mają siedzieć Niemcy i Rosjanie. I trzeba powiedzieć, u nas też są politycy, szczególnie chyba z Konfederacji, Grzesiek Braun, który Ameryki nienawidzi. Powiem to pierwszy raz publicznie do Grześka Brauna. Nie lubisz Ameryki, nie przyjąłeś, twoi rodzice wyjechali do Ameryki, ty się nie znalazłeś w Ameryce, wróciłeś do Polski. Zostaw Amerykę w spokoju. Bez Ameryki, proszę państwa, zawsze miejmy w myślach, nie ma kraju i nie ma polityków, którzy nie popełniają błędów, więc Ameryka też swoje za uszami coś tam ma. Natomiast dla nas, Europejczyków, Polaków, zawsze musimy mieć w głowie to, że gdyby nie Ameryka, nie Amerykanie, to pierwsza wojna światowa, czyli ponad 100 lat temu, już byłaby po prostu Europa cała pod butem niemieckim, pewnie i rosyjskim. Druga wojna światowa nie skończyłaby się, gdyby do wojny nie weszli Amerykanie, bo by Niemcy nas tutaj z ruskimi powyżynali wszystkich, całą Europę po prostu zawojowali. I teraz mamy trzecią przymiarkę rosyjsko-niemiecką. To jest ta budowa Euroazji. I to nie jest po prostu wymysł, proszę państwa, Ewy Kurek, tylko naprawdę w mojej książce cytuję słowa Dugina. I Dugin nawet zapytany przez polskiego dziennikarza, czy według planów rosyjsko-niemieckich budowy tej Euroazji, czy będzie miejsce dla Polaków? Dugin powiedział, wy Polacy jesteście nieposłuszni, to raczej nie będzie, chyba że spokorniejecie. Czyli mówiąc językiem innym, jeśli się Polacy zmienicie w niewolników, to pozwolimy wam w tej Eurazji żyć. Ale jak podskoczycie, to was skrócimy o głowę. Bardzo szczera, bardzo rozmowa po prostu Dugina. Dugin, proszę państwa, jest do dziś doradcą, głównym doradcą Putina i myślę, że Putin jest za głupi, żeby całe takie koncepcje wymyślić. Natomiast na książkach Dugina od 30 lat wychowywani są uczniowie liceów i studenci. I to jest pokolenie dzisiejszych Rosjan, które walczy na Ukrainie. Notabene, jeśli patrząc historycznie, to nic się nie zmienia od XIII wieku, dlatego że Rosjanie, wtedy Moskowici, napadnięci przez Mongołów ze wschodu, Dżingis Hana, przyjęli mongolskie po prostu myślenie, mentalność i tyle. Czyli na wschodzie mamy do czynienia po prostu z tym samym, z czym nasi przodkowie w XIII wieku i Europejczycy mieli do czynienia. Bo zasadą po prostu Mongołów było napaść na ziemię, pomordować, ukraść co się da i wracać gdzieś tam do tych swoich stepów. Także z punktu widzenia historycznego to nic się, proszę państwa, nie zmienia. Na wschodzie mamy Mongołów moskiewskich, na zachodzie Germanów, którym od 1000 lat marzy się święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. A teraz w 21 roku
Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego chce się połączyć z moskiewskim, mongolskim imperium. I tyle. I musimy być tego świadomi i dziękować Bogu, że te modły Amerykanów sprawiły, że stał się cud, że poszli do urn, zagłosowali na Donalda Trumpa, bo nie wiadomo, co by było z Polską również w sytuacji, kiedy mamy takich kundli u władzy. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani doktor za niezwykle cenny wywiad. Wykład, przepraszam, bo wywiad to co innego. Ale w każdym razie dowiedzieliśmy się takich rzeczy, których nie każdy jest w stanie przyswoić w ramach nauki. No zwłaszcza to, że media wszystkie ukrywają ten chrześcijański aspekt wyborów amerykańskich. Ja to mówię, jeździłam, doświadczałam tych Amerykanów i nawet była sytuacja taka, że mój bratanek jako student, Odys, jeśli mnie słuchasz, to i pracował, dorabiał na 42 ulicy na Manhattanie w takim klubie po prostu, gdzie były takie odprawiane uroczystości związane. Dziewczyna, panna młoda, zanim wyjdzie za mąż, to urządza takie przyjęcie. Wieczór panieński. Wieczór panieński, tak. I opowiadał tam różne rzeczy. No i w końcu ja z siostrzenicą, czyli z siostrą Odysa, i ja powiedziałam, Odys, no to pokaż nam, jak to wygląda, co to jest. No i byłyśmy tam któregoś wieczoru i Odys stał za barem i sprzedawał alkohol. Było pełno dziewczyn. Natomiast zespół, który tańczył, grał i śpiewał, składał się z gejów, żeby było ciekawiej. No ale nikt o tym nie wiedział. No i potem wyszłyśmy na papierosa, bo tak w podziemiach z Iwonką wyszłyśmy, śmiałyśmy się z tego wszystkiego. I dziewczyny takie z Teksasu, gdzieś tam rodzina tej przyszłej panny młodej. I one były takie zszokowane tym Nowym Jorkiem. Jaka tu obraza boska, jakie tu, co to w ogóle jest, że to jest świat, że jak wrócą do siebie, takie dziewczynki 18-20 lat. No, Teksas jest mocno konserwatywny. Jak wrócą tak, jak wrócą do siebie, to nikt im nie uwierzy, że takie, że Nowy Jork to po prostu jest coś tak zepsutego i niemoralnego. Taka Sodomia i Gomoria. Tak. Także myślę, że te głosy na Trumpa to tym razem sprawy w swoje ręce wzięli chrześcijanie amerykańscy, ludzie mieszkający w małych miastach, na prowincji, gdzie dalej jest wszystko tak, jak należy, po staremu mówiąc. I dzięki Bogu i Polsce też tego życzę, żebyśmy wrócili jednak do swoich tradycji, trzymali się ich i żeby tę komunę pogonić. No to i my życzmy sobie w takim razie więcej normalności w naszym kraju, mniej różnego rodzaju dziwacznych eksperymentów. Niech sobie eksperymentują, że tak powiem, we własnym ogródku, a nas niech zostawią w spokoju, jak to można by było powiedzieć. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy z udziałem pani doktor Ewy Kurek. Ale żebyśmy mogli funkcjonować, żebyśmy mogli działać, to prosimy, subskrybujcie nas, polecajcie i miejcie nas w swojej finansowej opiece, ponieważ tylko od Państwa zależy, czy będziemy dalej w stanie funkcjonować jako telewizja. Ponieważ jesteśmy niezależni, nie sponsorują nas żadne czynniki partyjne, ani rządowe, to tylko w Państwa rękach jest to, czy nasza telewizja oferująca zupełnie niezależne informacje od głównych nurtów mainstreamowych tak zwanych będzie dalej trwała. Dziękuję bardzo za uwagę. Marcin Truch, Telewizja Niezależna Lublin, a moim gościem była jak zwykle wspaniale przygotowana pani doktor Ewa Kurek. No już proszę mnie tak nie chwalić. Dziękuję bardzo Państwu. To są fakty. Dziękuję.